Ejo, siema towarzysze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale trzeciego sezonu serii Polowanie na, serii, w której polujemy na wszystkie zwierzęta dostępne w grze The Hunter Classic w kolejności alfabetycznej. Dzisiaj po raz pierwszy na Bushranger's Run i jedyny gatunek na C, albo w zasadzie na czy, bo to jest w zasadzie spółgłoska, tak? Czytal, jeleń Axis, inaczej zwany, na którego sobie dzisiaj tutaj otóż populujemy, przynajmniej spróbujemy, zobaczymy co z tego się urodzi. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać na jednej sesji, wątpię, bo mam niewiele czasu, ale przynajmniej sobie wstęp zrobię, coś tam połaczę, pokręcę się, żeby już cokolwiek mieć. Słuchajcie, przechodzimy do specyfikacji standardową. Występowanie tylko i wyłącznie na Bush Rangers Run. Minimalny score 20 punktów, maksymalny score 215 punktów, maksymalny CSS 100, maksymalna waga, brak informacji. Aktacja na podstawie co do ogółu poroże, ale szczegóły możecie zauważyć na załączonym screenie. Samice, racji, że jest to jeleniowaty, nie są punktowane. Nietypowe umaszczenie dark w przypadku samca, orange w przypadku samicy. Rzadkie umaszczenie piebald, czyli łaciaty, oraz albino i melanistyczne. Bestie IRL. Główne miejsce ich występowania to Półwysep Indyjski. Próbowano je introdukować w różne tereny, nawet do Europy, ale z to co mi wiadomo, średnio to wychodziło. Udało się to trochę podobno w Chorwacji, z to co wiem, nie wiem na ile te wiadomości są potwierdzone. Masa ciała do 100 kg, poroże długości do 76 cm, nie wiem czemu taka dokładność, zwykle z trzema rozgałęzieniami. Długość życia do 20 lat, ale z tego co wiem to w niewoli, w przypadku natury do 15, podobno bardzo dobrze pływają. No i żyją w sporych stadach. Tam różne są szacunki, jedni mówią, że nawet do 100 osobników, niektórzy mówią, że takie normalne stado potrafi mieć od 30 do 50 osobników, które składające się głównie z samic, no i tam kilku samców. To byłoby na tyle. To co, występowanie może na szybko sobie określimy. W przypadku tego rezerwatu Bushranger's Run możemy co do zasady podzielić po prostu na pół względem tych kolorów. Zachodnia strona, wschodnia strona. One znajdują się po stronie wschodniej, po prawej, razem z świniami, z kangurami i z kozami. No i co, przejdźmy sobie do broni. Tutaj dosyć mocno nietypowo, bo z jednej strony mamy 30, karabin dźwigniowy 30-30. Taki otoż tutaj w rękach mam. A jeśli chodzi o długą broń, to będzie to łuk refleksyjny, więc zestawik dosyć nietypowy. Oczywiście od razu tutaj ludzie, którzy mieliby to zarzucać, że Jezu, nie bierz takiej beznadziejnej broni, mógłbyś wziąć coś lepszego, z lepszą lunetą. Słuchajcie, jasne, mógłbym to zrobić, ale wychodzę z założenia, że lepiej różnicować bronie i brać te słabsze, gorsze też, niż po prostu łazić z jedną i to samą bronią, nie wiem, albo trzema najmocniejszymi, żeby to było wszystko takie proste, banalne. Wiadomo, no jest to rezerwat odkryty i fajnie byłoby tu zabrać coś z numatą 22, nie? Ale pomyślałem sobie, że sobie będę życie utrudniać, bardziej, że biorę ze sobą refleksa, ludzie, nie wiem co z tego wyjdzie. No oczywiście jest wabik na te zwierzęta, więc chcecie zobaczyć co ze sobą jeszcze zabieram oprócz tych dwóch broni. To oczywiście są jakieś podstawowe elementy, jest wabik, jest też wabik zapachowy, nie mam go, z tego co pamiętam. Tutaj co by się tutaj łyknąć wody jakieś tego. I chyba tyle jeśli chodzi o taki podstawowy sprzęt. Psa biorę, bo psa w sumie będę zawsze brał. Cóż, przejdźmy sobie do polowania, nie przedłużajmy tego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Życzę mi powodzenia jak zwykle i ludzie lecimy z tym tematem, nie ma co się opierdzielać tam, kurwa. No to co, idziemy. Zapytacie w którą stronę, ja wam odpowiem. Idziemy sobie w stronę typowo gdzieś od tutaj. Lepiej pójdziemy sobie tam. Między te góry, gdzieś tam na szczycie. Ja lubię chodzić, polować na nie bardziej w tych terenach, gdzieś tutaj. Ani w górę, ani w dół typowo, no ale zobaczymy, będziemy łazić, zobaczymy, gdzie będą się odzywać, ewentualnie coś wypatrzymy. Co w samym Hunterze ciekawego, bo coś tam pogrywam, może mniej, bardziej różnie to jest. Wiem, że zostały dodane w końcu misje na górce. Ciekawe, czy są jakoś specjalnie trudne. Z tego, co widziałem, to pierwsza polega na znalezienie chyba trzech śladów, czy coś takiego, więc no jak za pierwsze misje banalne, pewnie dalsze będą trudniejsze. Spróbuję sobie może je porobić. Zresztą nie wiem, jakieś misje zacząłem robić tak sobie for fun. Z reguły za bardzo nie skupiam się na nich, kiedy sobie poluję, bo lubię sobie polować po prostu w sposób taki, wiecie, luźny. Idę, strzelam wszystko, co się rusza i to mi daje najwięcej frajdy. Ale jak możecie sobie przy okazji popolować w ten sposób, że odpalicie sobie misję i przy okazji jakieś zrobicie, no to zawsze to trochę hajsu wpadnie.
No i w moim przypadku trochę tak było, bo gdzieś tam nie miałem hajsu, nagle mam 12 tysięcy gems, nie wiem nawet za co. Misję porobiłem, jedno chyba za 3600 jakoś, już nawet nie wiem co to był za gatunek. A chyba wiem, na mulaki tam za... Trzeba 4 chyba samice z rewolweru czy coś takiego zrobić. No to sobie tą misję zrobiłem, to mi trochę zasiliło konto. Więc ewentualnie zastanawiam się może na jakimś łukiem, tylko kurde, dopiero kupowałem ten łuk. Ten pomarańczowy i tak w sumie bez sensu znowu łuk. Ale ja lubię bronie cięsiwowe. Nie wiem czy sobie nie... Myślę nad ciężkim refleksem, żeby sobie zacząć mainować coś cięższego. Jak już wróciłem do tej gry, trochę już gram, to może warto by było sobie trochę poutrudniać rozgrywkę. Ja myślę, że łuk refleksyjny, ciężki łuk refleksyjny byłby temu nawet odpowiedni, z tego co mi się wydaje. A tu co, no idziemy sobie na razie, no idziemy tutaj, tak, no idziemy tu, zobaczymy. Na razie świnie się jakieś odzywały, ale niespecjalnie interesują. Dobra, ja wam nie będę głupot gadać w ogóle, bo kogo to obchodzi, co ja w ogóle mówię. Ale czemu wy oglądacie te Huntery? Co wam chodzi? Czemu wy oglądacie Huntery? Weź, wyłącz. Zastanawiające to jest, nie? Że kurde, wy tu tyle już lat, co niektórzy siedzą, oglądają te perypetie, takie pierdzielenie o niczym w zasadzie i ziomka Goska, który sobie chodzi i strzela i w ogóle gada jakieś głupoty. Niesamowicie jesteście, co niektórzy, że są w stanie tyle ze mną wytrzymać. Cóż, no kurde, co ja mogę powiedzieć, mogę tylko podziękować się tym osobom. Bo to są, kurde, osoby, które, no, doceniam bardzo. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj wysoko. Lubię w takich momentach sobie ten teren jednak polustrować. Kiedy jesteśmy w stanie gdzieś tam dalej patrzeć. Widzę kozy. Dzikie kozy. Za dzikimi kozami chyba nic nie widzę. Widzę kangura. Fajnie. Widzę, na razie prawie wszystko to występuje po tej stronie, brakuje jeszcze dzikiej świni, będziemy mieć prawie komplet. O. Czytal się odezwał. O, patrzcie, tutaj między górami występuje. Występuje, się znajduje. No to ja tam pójdę. W ogóle jest jakaś dziwna wnęka. Czy tam da się przejść, jakieś ukryte przejście jest? Ja tam pójdę. Zresztą ja nie będę tam wchodził, bo tam pewnie jest ślepy zaułek czy coś. Będziemy sobie od razu tam. Będziemy patrzeć, że oczywiście interesują nas samce. Jezu, czy tam jest tyle kus, czy mi się wydaje, bo aż się świeci. Ja pierdzielę, ale tylko łazi. Żadna się nie wydaje ciekawa, ale sporo ich. No odzywa się cały czas. Co prawda widzę, że jest bardziej po drugiej stronie. Zastanawiam się, czy jest jakaś różnica w przypadku identyfikacji, to znaczy, czy samica się odzywa tak samo jak samiec. Czy albo na przykład tylko samiec się odzywa czy coś, to nie wiem, nie mam pojęcia jak to wygląda w przypadku tego gatunku. Nie, żebym jakoś specjalnie na niego polował. Nie, no rzadko wiecie, po prostu Bash Rangers Run to jest jednak dla mnie trochę niszowa mapa. Znaczy, nie ujmuję nic oczywiście, no jest spoko, nie. Kangury są, no są takie zwierzęta unikalne, no kangury czy tale są, kurde, kozy dzikie. No fajnie, nie? Fajnie, bo jest sporo takich gatunków, wiecie, występując tylko tutaj, ale mimo wszystko to mnie nadal jakoś nie przekonuje. Dobra, będziemy wychylać tutaj za winkla. Pamiętać, wolałbym zanim zacznę wabić i zobaczyć, czy właściwie one... Tylko czekajcie, czy ten wabik to właściwie wabi... No... Wabi czy tale? Ja rozumiem, wabi... Zarówno samce jak samice, tak? Bo jakby wabił tylko samice, czy tam samce, to by było chyba to wyszczególnione. Kurde, ja widzę, że będziemy się tak ganiać w kółku. Panie Czytalu, ale widzę, że jest pan chyba sam. Znaczy, pan to ja nie wiem, ale mam nadzieję. No nic, to ja za panem pójdę, jak ten cieć. Będę chodził za nim, kurde. Ale trudno. Gadam się, bo mam ten łuk refleksyjny, chciałem z niego coś tam strzelać w ogóle. Nie pamiętam, kurde, jak się z niego strzela, ale... Słyszę? Jest tutaj gdzieś przede mną, słyszę kroki. Trochę boję wychylić, bo nie wiem, czy jest nie za blisko. Ale dobra, zaryzykujmy. Mosiek jeden się kampi. Czai się na mnie. On wie. On już wie. Ale ja też wiem. Ty gnoju, ty chodź tutaj. Kurde. Dobra. Kurde, to jest tylko samica, ty. O czym my rozmawiamy w ogóle?
No i dobra, no zaczniemy od samicy, jakoś trzeba zacząć, nie? 204 metry. Dobra, zobaczę, czy się właściwie ona da zwabić. Oznaczam, oznaczam. To przyda. Tu mieliście okazję usłyszeć, jak brzmi wabik. To brzmi dosyć hardkorowo, trzeba przyznać. Jakoś dziwnie idzie. Dobra, weź się zatrzymaj. Albo się nie zatrzymaj. Niby tak szła, a stała w miejscu, dziwna. Dobra. Ja wiem, że poza nią nic nie było. Tutaj proste strzał, bo blisko była, wiadomo. No, ale to wiadomo, jak z tym refleksem czasem z bliska trafisz i tak zejdzie ten strzał jakoś dziwnie i palniesz ciało i... Ja tutaj widzę w szyję, pewnie w kręg jakiś. Tak, dokładnie, o, nawet w serce. Strzelaliśmy ją od dołu, tak jakby, nie? Okej, no. O, ukryw kasyjny, poziom siódmy. A tutaj co? No dobra, te kozy nie chcę idąć, tam chcę sobie iść. Tutaj gdzieś ten kangur jeszcze łaził, a ja idę dalej, szukam jakichś samców. Oż kurde ty, panie kangur. O, o shit. Nasz pies mi zaszczekał, nie wiedział, że jest tak blisko. Znaczy to nie ma to znaczenia, tam kolejny gdzieś łaził. Przy tej górze, więc trochę niekorzystnie, bo... zaś jakieś samice. Niekorzystnie, bo mi tutaj, kurde, potencjalnie mogę coś popłoszyć, bo ucieknął w tą stronę, z której ja się spieram trochę, więc słabo. No i jest komplecik. Świnia, dzika świnia. Dobra, powiem wam tak. Trochę mi to zajęło, zanim udało mi się pierwszego wypatrzeć. A udało mi się, bo... Idzie sobie tam. Widzę, że to nawet więcej ich jest. Tutaj jest w ogóle... Sporo kanguru, które sobie gdzieś tam oznaczyłem wcześniej, żeby sobie podbić. Oj, tutaj jeden z... Oho. Ciekawe, czy ich czasem tam nie popłoszę, tych aksisów. Przez to... Kurde, kangury, no nie wiedziałem, że aż tyle ich tu jest. No dobra, popatrzmy, obserwujmy. No to wystrzelił aż tam, ale widzę, że same kangury też jakoś nie zareagowały. No chyba mamy dark wersję, że tak powiem, nietypową. Ale tutaj użyjmy sobie... Tak, to jest ta dark wersja. Wersja w ogóle. W zwierzęciu tak mówić. Ale to są piksele, no wiecie o co mi chodzi. To są tylko kurde piksele. Dobra, tam był gdzieś jeszcze jeden samiec. Gdzieś tam łaził. No to użyjmy sobie wabika, niech one sobie tutaj idą. Myślałem, że to nasza 30, to nie będzie jakaś mocarna broń, ale spróbujemy je zwabić jakoś tak bliżej. A tutaj idzie sobie pierwszy, okej. No mamy trzy sztuki, no. Dwa samce, jedną samicę, prawdopodobnie. Jak się jakoś tam porozdzielają, to może nawet spróbuję z łukiem coś podziałać. Różnie może mi z tym wyjść. Ale możemy się przygotować. Możemy przygotować na przykład, tylko musiałbym... Nie, no tutaj mi się za bardzo chyba nie uda. Chociaż tutaj sobie rozstawił pastorał. Po prostu poczekał. Jak nie wyjdzie strzał, to będziemy kontrować. Tutaj mam dziesiątkę max, więc no, mogłoby być lepiej, wiadomo, ale może nie będzie najgorzej. Więc ja wabię i czekam. Dobra, nie będę ukrywał, żeby ten pastorał używać w takim miejscu, gdzie po prostu łatwiej będziemy się położyć, jeżeli go używać. Jestem na wzniesieniu. Więc no chwilę się zejdzie, zanim one tutaj podejdą, zresztą ja sobie poznaczam w międzyczasie. Powiem, że właśnie o tym miejscu myślałem, o tym dokładnie miejscu, że tutaj je spotkam i to się nawet sprawdziło. Nie wiem czemu, to jest taka wnęka, koniec mapy, gdzie z reguły zawsze je spotykałem, nie? Trzeba narysować, nie? No to chodzi o tą wnękę tutaj. Ale to może być tylko i wyłącznie przypadek. W zasadzie od tego momentu, jak upolowaliśmy tą samicę, tutaj dosłownie nic nie było, bo masę świń, masę kangurów, wszędzie nagrywały mi się nie chciało po prostu. To tak zawsze jest, to już się przyzwyczaiłem, ale było mnóstwo. Tutaj zaś znowu kangury. No ale przynajmniej trafiły się trzy osobniki. Zobaczymy, jak wyjdzie nam strzelanie. Mam nadzieję, że w miarę sensownie. Na bieżąco wabię. Że się nie zatrzyma na wysokości kamienia. Myślę, że tak. Kurde, muszę się położyć. Nie strzelam, nie będę ryzykował, że trafię go w grzbiet. Dobra. Możemy strzelać. Jest bardzo blisko. Zrobimy tego.
Nie wiem, czy to stało. Raczej wątpię. Kurde, jak ta broń ładnie wygląda, ja pierdzielę. Nawet nie wiedziałem, że tak ładnie wygląda, nie? Dobra, no strzał średni, tego się kurde w sumie spodziewałem, bo trochę mi zeszło, no ale cóż. Nie będziemy ukrywać, wyszło jak wyszło, dostał na jelita. Tego udało się fajnie skontrować, a jeśli chodzi o strzelanie, to tego to nawet nie pytajcie, bo to jest tragedia, co się wydarzyło. Kurde, łazie, może prawie godzinę. Dosłownie tylko tyle. No ale nic, no, trudno. No, cieszmy się chociaż tym niewielkim pykiem w wersji ciemnej, tak jak myślałem. O, pierwszy raz w ogóle strzelił z tej broni. Okej, dobrze wiedzieć. Nawet nie wiedziałem. No nie jest jakiś specjalnie różniący się jest. No po prostu nietypowe uwłaszczenie, taki ciemniejszy trochę, nie? I tyle. No, jeśli chodzi o punktację, to 49, więc marnie. Nic, trzeba szukać tego naszego pierwszego samca. Ale jakaś misja wpadła. No. Dobra. Przynajmniej teraz mi coś kurde wyszło z skillowego bardziej. No dobra, mam nadzieję, że ta kontra siadła. A pozwoliłem sobie kurde tutaj strzelić tą samicę. Po co? Bo czemu by nie? Trochę się rozstrzelałem, bo mam tylko... No widzicie, jeszcze dwie paczki zaledwie, więc muszę oszczędzać ammo, chociaż i tak ja będę musiał drugą sesję robić, bo nie mam czasu za bardzo. Więc w sumie to nie będzie stanowiło problemu. Więc przeładujmy. No i tutaj co? To jest akurat ślad, który prowadził tam, a tutaj jest ślad elita. Dobra pies, to ty tutaj może już próbuj coś działać. Dobra, słuchajcie, daleko nie musiałem szukać, bo jednak okazało się, że ten czytal nasz kochany samiec leży już tutaj, więc myślę, że trochę dłużej zajmie mi jego poszukiwania, a to jednak fajnie, bo jest blisko, więc cóż, no będziemy mieć 4 sztuki, wypatrzyłem 20 zwierząt, no to może trochę mówić samo za siebie, co? Tak, dzięki pies. 84,92. Pierdziele. Ale już zrobiłem kolejną misję. No dobra, nie będę robił miniaturki na czymś takim, bo to wstyd, kurde, dajcie spokój. Ile on miał CSS? 63. Można fajnie oceniać ten CSS, bo one mają max 100, więc po prostu łatwiej jest zakres do oceny. No ale 33 to raczej nie będzie coś, co mnie zachwycać za bardzo będzie. No i jak widzicie, ten drugi strzał trafiony. Ten pierwszy nie był zły, bo trafiliśmy w płuco, więc ona też daleko by nie uciekła. Ale ten dodatkowy strzał fajnie, bo z sporym wyprzedzeniem, 200 metrów, na lunecie 10, więc... Zaś misję zrobiłem, zrobiłem 3 misje, podnosząc te 3 tale teraz. Ej, fajnie, zawsze coś hajsu wpadnie. Widzimy się niebawem. Witam serdecznie, jest kolejny dzień. Stary ja, nowy ty, druga sesja. Podobnie jestem blisko lesiczówki i tutaj idzie sobie świnia, która wygląda całkiem fajnie, patrząc na tutaj uzębienie. Jest sobie czytel, się odzywał, w ogóle nie wiem, o co mu chodzi. Tam jest gdzieś samica, łazi, o, tam, samotna. Nawet nie będę w nią strzelał, nie chce mi się. Mam nadzieję, że sesja dzisiaj bardziej dopiszę, bo wczorajsza była taka nijaka, mam wrażenie. Dzisiaj też tak czuję, że może być podobnie. Ale liczę na to, że no, może po tej stronie będzie troszkę więcej się działo, no bo postanowiłem, że może pójdę sobie tym razem dla urozmaicenia w tym kierunku? No tak zrobię, no ale jak mi się jedna samica odzywa, to co ja się będę z nią jakieś w tańce? Wiecie o co chodzi tam, walić ją, idziemy sobie dalej, szukamy jakiegoś samca, mam nadzieję, że chociaż jednego ciekawego polujemy. Możesz na miniaturkę coś wrzucić, bo wczoraj to była masakra. Fucking świnie. Fucking kangury też. Dobra, coś wypatrzyłem w końcu, ale kurde, jak daleko jest za tym jeziorem, tam gdzieś łażo. Oczywiście same samice z tego co widzę, no świetnie, tego mi brakowało. Bo stado, no, jakieś kolorowe świnie. No ale są kurde czytelne, no to są samice, no i co ją zrobić, no. Samice będę polował, przecież kurde. Mamy niby 4 sztuki, to też samica. O, dobra. Ty. Oj. Taki kurde ładny. Czy ładne, no. Ładniejszego nie upoluję dzisiaj.
Nie wiem, czy z 16, 30 to tak odległość, przecież ja, kurde, ile on tam? On jest, kurde, po drugiej stronie, ale sobie ocenimy odległość, bo... Nie, no 250 metrów, no, no i co ja mam teraz zrobić? Z której strony obchodzić, czy z prawej, czy z lewej? Chyba pójdę z lewej. Szkoda, że tutaj jest ta woda i ona mi tak dystansuje. Tam zaś kangury. Kurde, te kangury... Tych kangurów? Zawsze tyle kangurów było? Kurde, gdzie nie idę, to kangury jakieś łażą, nie? Świnie to i kozy to wiadomo, ale kangury? To samce, same te rude, kurde. Nie wiem. Mam ochotę strzelić stąd, bo... Dobra, tylko chłopie, weź ty, nie wchodź do tej wody, no. Się utopisz, chłopie, nie właś tam. No to tak, no to tak sytuacja wygląda. No ja zwabiłem, nie? No i co, zwabiłem? Tam są te kozy, jakieś sobie łażą. Nie wiem, czy po mojej stronie coś jest, pewnie jest. Pewnie mnie to interesuje. Ten zaś, kurde, nie wiem co on odwala. A, tutaj jest, kurde, się tak ustawił bokiem. A spróbuję, siul mu tam zrobię pewnie, ale trudno. No, pewnie nawet nie trafiłem. Ty, zabiłem go. Ha! Jednak się udało. Ciekawe, czy mu coś zrobiłem, to znaczy, czy... Przebiłem się na ciało i czy trafiłem tylko za pierwszym. Ale leży. Dobra, ocenimy sobie, czy to 30 w ogóle ma jakąś penetrację, bo to jest dla mnie ciekawe. W ogóle... Kurde, skąd ja mam tę broń, no? Czy to jest taka ładna, grawerowana broń? Zawaliście wygląda, nie? Ale ja z tej w ogóle nie chodziłem, ja nie pamiętam tej broni, tak? Z racji tego, że sobie poluję w sposób następujący, że będę brał różne bronie, no to 303 też wezmę tego brytyjskiego, pamiętam, on był beznadziejny. Róże będę brał tam, co się da, to będę brał, będę starał się po prostu co wyprawę zmieniać to wyposażenie, żeby jednak, no, różnicować to. Tutaj przeładujmy sobie. Podsumowanie będzie mały problem, no bo nowa sesja tam, wiem, że czwórkę upolowałem wtedy, nie? Ale tam dwa samce, dwie samice. Tutaj będziemy mieć samca, fajnie. Więc już teoretycznie 5 na koncie, ale no... Wypadałoby jeszcze trochę coś połazić, no. Mało tych czytali jest. Przynajmniej relatywnie mało w stosunku do pozostałych zwierząt, bo... No bo no, świnie, kozy, no to wiadomo, no to w porządnych, wielkich stadach łazi. Ale kangurów, no też jest masa. O. Żeby pan czytał, ale to samica, tak? Tak, no bo to na obrazku widzę. No ale dobra, tutaj czytale łażą. W sumie bardzo cieszę, że udało mi się go wypaczyć, bo ja bym poszedł tam głębiej i już by mi za rendering uciekły. Więc dobrze, że tutaj jeszcze takim rzutem oka udało się. Widziałem, zobaczymy, bo to może poza tym samicą jeszcze coś się kręci, może tak być. A tu już jesteśmy przy... Jest, idziesz, idziesz. Jesteśmy przy tym samcu, no. Nie oszukujmy się, no. To będzie najlepszy samiec dzisiejszego polowania. Więc nacieszmy oko, a nic lepszego nie strzelimy. Dobrze o tym wiecie, ja też. No dobra, no i patrzcie, tu jest ślad. Przebija się, a strzelaliśmy na... No za 300 metrów będzie. Nie wiem, czy to ten pierwszy strzał, tak? Zobaczymy. Taki ładny ten czytel. Nie wiem, nie znam się. Pierwszy strzał na płuco, czyli na jedno płuco się przebiliśmy. No ładny, no. 150. Nieźle. I drugi strzał, no nam 300, no trochę przesadziłem, ale... Drugi strzał też trafiliśmy, tylko nie wiem, czy to był ten późniejszy. Ale dobra, no ważne, że na to jedno płuco się przebiliśmy. Zaś jakąś misję robię. Zróbmy sobie zdjęcie do miniatury. Jeszcze chwilę, żeby coś tam się pokręcić, spróbować coś jeszcze upolować. Bo powiem tak, no tutaj nie poszedłem daleko, bo... się odezwała, ale to chyba samica. Dobra, słuchajcie, tam jest kamulec. A wiecie, ja lubię kamulce, mam... fetysz kamulcy. Kamulców? Kamulcy? Bijemy sobie na niego, bo spowiedz 6 z łuku. Jest 6 z łuku, a czytal to gdzieś tutaj. To już na granicy właściwie, gdzie ona powinna występować, nie? Ale to w zasadzie te, co tutaj są, to chyba te spłoszone, więc chociaż tak szybko by się odpłoszyły, nie wiem. Czuwam FPS-owy deficyt. W tych tutaj, kurde, zaroślach. Nie wiem, gdzieś tutaj się zaczają te czytale, chciałem je wypatrzeć. No, to sobie wypatrzyłem. To sam samiec nie był? Tak, widzicie? Tu zaś skacze chyba ten skoczek. Tam jeszcze coś biegnie. Też samica.
No dobra, ty, wiemy, że tam jest samiec, to pójdziemy sobie za tym stadem. Szkoda, że spuszczyłem, no myślałem, że trochę uda mi się podejść na spokojnie do tego kamienia, a tu widzę, że niekoniecznie. Ona mnie zauważyła, też chciałem się zacząć skradać, ale no. Dobre, bo ja wszystko położę, nie wiem, co tu się dzieje, ludzie. 40 FPS-ów tutaj. Macham myszko. I tak się rusza. A tak samo będę machał tutaj. Zobaczcie, jaka różnica. Kurde, to jest niesamowite. Dobra, jest coś za mną. Nie wiem, czy ten trop, którego tutaj trzymam, to jest trop akurat tego samca, bo było ich trochę więcej, ale na razie, że z tyłu coś mamy. Nie rozróżniam tych dźwięków. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Jakoś tak, kurde, nie zwróciłem uwagi. Dobra, no to jest samiec, nie? To wszystko jasne. Wabimy go. Ale tam tego co widziałem, tamtą stronę co uciekał, wydawał mi się ładniejszy. Przynajmniej przez tę ułamek sekundy, które widziałem go między drzewami. No i cóż, to sorry w ogóle za ten materiał, bo mam wrażenie, że to odcinek jest jakiś kuźwa chaotyczny, ale ja też, kurde, trochę poirytowany jestem ostatnio. Wczoraj, dzisiaj, co się może przekładać, ale ja tego nie będę upiększał. Jest jak jest, sesja trafia się jak ja trafia. Ja mam mun, jaki mam mun w dany dzień i po prostu lecimy z tematem. Gramy The Hunter Classic, strzelamy, polujemy. I wywalone we wszystko i wszystkich. Więc no, panie pies, dupnij sobie. My musimy się skupić na tym tutaj jegomościu, bo będziemy strzelać z tego wariata ze słuku raczej. Chciałem zastrzelić trochę dalej jeszcze odległości, ale on zacznie uciekać w trochę niekorzystnym kierunku, nie? Bo jednak chce się wrócić, więc. No, co nie wyklucza w ogóle to, że jest bliska też spierdziel ten strzał, co jest prawdopodobne nawet pewnie mocno. No. Ciało. Tutaj. Dobrze, że cię śledziłem, typie. Dobrze, panie Czytalu. Zatańczmy. Nawet cię widzę? Czekaj, bo jak ty ładniejszy, to ja nie będę ryzykował. Ładniejszy, ładniejszy. Dobra, zwabiły cię. Tutaj mamy fajne chyba combo, bo. Nie wiem, czy on nie jest dark. Dobra, pies, weź, bo. On może być dosyć czujny. Z racji tego, że. Jest ciekawy. Czy ja mam pastorał? No, szóstce, okej. Sobie go rozstawię tu, bo będę mógł. Olałem to tego na razie, którego strzeliłem z łuku, żeby on się tam wykrwawił. W międzyczasie sobie zacząłem robić tego. W sumie, jak jest tutaj, to nie muszę używać pastorału. Możemy strzelić się w tym miejscu, bo on ładnie wyszedł. O. To pierwszy strzał to była tragedia. To prawda, ale w ogóle dzisiaj te strzały moje to jest tragedia. Ale chyba tam więcej dostał jeszcze, więc. Jak zwykle, nafaszerowane te zwierzęta z moim udziałem dzisiaj. Ale no trudno, jest jak jest. Lecimy od razu. Czy jest ten dark? Chyba tak, chyba to będzie ten dark, nie? Zobaczmy, tak. Wszystko żeśmy trafili. Pierwszy strzał w szyję, potem w nogę i trzeci taki najbardziej. Mniejszy był niż ten. Tamten miał chyba 144, jak dobrze pamiętam. No ale ten jest dark, więc no. Ma to jakieś znaczenie wielkie. Bo praktycznie niewielkie ma. Dobra, jest i on. Zbieramy tego malucha. 56 punktów. Sztuka numer 7. W tej sesji kupowaliśmy 3. Najładniejszy miał 66 CSS. A punktów miał chyba 149. Z tym był tam najgorszy, mam wrażenie. Ja myślę, że to odcinek trochę bez polotu. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Różne te sesje mogą być i gry, i rozgrywki. Mimo wszystko, jak ktoś dotrwał do momentu, to wielkie dzięki za obejrzenie. I widzimy się chyba w kolejnym, czyli polujemy na Daniela. Całkiem sympatyczne zwierzęta, więc myślę, że jest spoko. Hirschfelden i te sprawy. Więc cóż, ja się z wami żegnam. Życzę wszystkiego dobrego i w ogóle. I trzymajcie się.